zwoniło sobie na dni na wielko. Wierzę, zawsze coś dobrego się zdarzyć może, bo gdy Pan pomaga, zawsze dobrze jest. On obiecał, że do nieba mnie zabierze. Mój bracie, to dziś może zdarzyć się. Boże, dziś już pokorze wzywa Pana. Gdy wygląda nieba, wszak o nie modli się. Wierzę, wtedy coś dobrego się musi zdarzyć. O bracie, to dziś może zdarzyć się. Dobrze wiem, jak wielki godzien on jest chwalony. Wszak on wciąż pracuje, by mi szczęście dać. Kiedy płaczę, on swym słowem mnie posila. Wiem, on pragnie zawsze przy mnie w życiu stać. Jezus tam obiecał zawsze swoją pomoc. Mocno się utrzymajmy obietnicy tej. Powiem wtedy, coś dobrego się pewnie zdarzy. O bracie, to dziś może zdarzyć się. Wciąż na świecie szerzy. Widzę skutki grzechu większe z każdym dniem. Przecież dla nas to nic, dzieci Boże. Wciąż radośnie mogą w wierze wzmacniać się. Bo co martwić mamy się, co będzie. Tu głos nadziei. Słuchacie Państwo głosu nadziei. Jest to audycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, chrześcijańskiej wspólnoty religijnej typu protestanckiego i orientacji biblijnej. Kościół powstał w roku 1844 w wyniku przebudzenia adwentowego i powrotu do czystych nauk apostolskich. Wybitnymi działaczami byli Jakub i Ellen White. Pierwszym zwiastunem idei adwentystycznych w Europie był Polak, Michał Belina Czechowski. Kościół głosi bliskie powtórne przyjście Chrystusa, zwraca uwagę na znaki czasu, potrzebę przestrzegania 10 przykazań Bożych i reformacyjną zasadę wyłączności Pisma Świętego. Święci apostolską sobotę jako dzień kultu religijnego. Rozwija wszechstronną działalność charytatywną i moralno-społeczną. Podkreśla godność człowieka, znaczenie rodziny, pracy i zdrowia. Zwalcza plagi społeczne alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii. Opowiada się za pokojem,
i pomyślnością. Jest Kościołem ogólnoświatowym i powszechnym, otwartym na potrzeby współczesnego świata. Tu głos nadziei. Słuchacie Państwo głosu nadziei. Jest to audycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Patrzę w przyszłość, gdy wróci mój Pan. Żyję na ziemi, żyję w nadziei. Widzę przyszłość, gdy wróci mój Jezus i Pan. Trzymam się prawdy, przyszłość, gdy wróci mój Pan. Wznoszę mój wzrok ku niebu, skąd Pan tu wrócić ma, bo wierny sobie lud. Uczę się ciągle, przed wiekami na pytanie, które królestwo będzie na zawsze istniało, Bóg ustami proroka Daniela zapowiedział 600 lat przed Chrystusem, przed naszą erą, że wieczne królestwo szczęścia, pokoju, królestwo Jezusa Chrystusa nie będzie założone w okresie Imperium Babilońskiego, nie będzie założone w okresie Imperium Medoperskiego, ani też nie będzie założone w okresie Grecji, tak samo w okresie Rzymu. To nie był jeszcze czas, w którym to Imperium Jezusa Chrystusa miało być założone, Imperium szczęścia, radości, pokoju. Ale w czasie, gdy powstała cywilizacja na gruzach Imperium Rzymskiego i narody, które powstały w wyniku rozpadu Imperium Rzymskiego, Słowo Boże mówi, w tych dniach Bóg niebieski zbuduje swoje królestwo. Będzie to królestwo szczęścia, pokoju i radości. Dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj żyjemy w tym czasie, w którym Jezus Chrystus ma przyjść po raz drugi na naszą ziemię. I dlatego jako chrześcijanie jesteśmy oczekującymi na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. To była tak żywa nadzieja w okresie pierwotnego chrześcijaństwa. I ona jest żywa dzisiaj w sercach naszych. Jest to nadzieja powtórnego przyjścia, jest to nadzieja Adwentu. I dlatego jako chrześcijanie jesteśmy adwentystami Dnia Siódmego, to znaczy oczekującymi na przyjście Jezusa Chrystusa, aby założyć królestwo pokoju i szczęścia na naszej ziemi. Taka jest przyszłość przed nami. Wspaniała. I dlatego dzisiaj ponad zagrożonym światem możemy spoglądać świat pokoju. Jak również dzisiaj możemy Bogu Niebieskiemu za to podziękować. Wszyscy o miłości chcą mówić i myśleć już wciąż. Jeśli chcesz i ty ją mieć już dziś do Boga, sam po nią
przeczytamy tekst z Nowego Testamentu, który właśnie aktualnie mówi o tych słowach. Ewangelia Marka w 2 rozdziale, 27 i 28 wiersz. Ponadto rzekł im Jezus, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Kiedy Pan Bóg ustanowił sabat? Pan Bóg ustanowił sabat w dniu ostatnim, którym skończył stwarzać. To był dzień? Siódmy. Tak. Tak, a jak ten dzień nazywamy po polsku? Ten dzień nazywamy po polsku sobotą. Tak. A co jest symbolem tego dnia? W każdym dniu był odpowiednio symbol użyty, a teraz jeszcze nam brakuje właśnie dnia siódmego, więc co teraz przykleimy na planszę? Kościółek, tak? Troszeczkę wyżej. Dlaczego Kościół jest symbolem dnia tego? Bo to jest pamiątka, jak Pan Jezus stworzył świat. Dobrze. Dlaczego tego dnia chodzi się do Kościoła? Bo ten dzień jest święty, trzeba modlić się i śpiewać. Sprawiedliwi Cię dziś, właśnie dziś na to czas. Ojcze nasz, który jesteś w niebiesie, w tej to chwili tak bardzo dla nas uroczysty, jesteśmy przed Twoim świętym obliczem, aby szczególnie prosić Ciebie o błogosławieństwo. Błogosław ten chleb, który jest symbolem Twego łamanego ciała. Błogosław wszystkich obecnych na tym miejscu, a przede wszystkim tych, którzy sięgać będą po ten chleb. Boże, dziękujemy za ofiarę. W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wysłuchaj nas. Amen. Przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Boże i Ojcze nasz, oto w tej chwili uroczystej zbliżamy się przed Twój majestat. Dziękować Tobie chcemy za tę ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty za nas grzesznych ludzi. Dziękujemy za rozlaną krew, która oczyszcza nasze grzechy. Dlatego Ojcze prosimy Ciebie, abyś Ty błogosławił ten symbol krwi Jezusa Chrystusa, abyśmy przystępując do Niego mogli żyć w nadziei przebaczenia naszych grzechów. Dlatego dziękujemy Tobie, a prosimy, abyś wysłuchał naszą modlitwę w imieniu i w zasługach naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. Niedługo już.
Pamiętaj, nie potrwa długo. A Jezus powiedział, że tak jak odchodzi, tak na pewno przyjdzie. A wtedy wszystko, co złe, zniknie. To, co teraz śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. To, co skazitelne, nieskazitelne. Bo gdy się On pojawi, przemieni nas i podobni Mu będziemy. Rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Po potopie Bóg dopuścił spożywanie niektórych potraw mięsnych. W piątej księdze Mojżesza, w rozdziale 14, od wiersza 4, czytam słowa następujące. To są zwierzęta, które będziecie jeść. Woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. Będziecie jedli każde bydlę mające kopyto, rozdwojoną na dwoje racicę i przeżuwające połknięty pokarm. Ale spośród tych, które przeżuwają połknięty pokarm i mają kopyto rozszczepione, nie będziecie jedli wielbłąda, zająca, świstaka, choć bowiem przeżuwają, jednak nie mają kopyta rozszczepionego. Będą one dla was nieczyste. Także i świnia, choć ma kopyto rozszczepione, ale ponieważ nie przeżuwa, będzie wam nieczysta. Jej mięsa jeść nie będziecie, ani jej padliny nie będziecie się dotykać. Bóg opiekuje się człowiekiem i również jego dietą, ponieważ powiedział: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Drodzy bracia i siostry, Kościół Chrystusowy jest z natury swej misjonarski. Ewangelizacja przecież stanowi jego funkcję naczelną. Zwiastowanie dobrej nowiny o zbawieniu
leży u podstaw Kościoła. Ono też jest istotą i głównym celem jego religijnego posłannictwa. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi działalność kerygmatyczną, czyli misjonarską, w 190 krajach świata. Głosi poselstwo Ewangelii w 582 językach. Posiada 4 miliony wyznawców, 24 tysiące kościołów, 9420 duchownych, 4700 szkół, w tej liczbie są również seminaria duchowne i kolegia, oraz 2 wielowydziałowe uniwersytety. 2 października 1982 roku we wszystkich zborach na świecie rozpoczęło się specjalne dzieło Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, dzieło pozyskania miliona nowych wyznawców dla Chrystusa. 1000 chrztów w 1000 dniach. O, kiedy ujrzę Pana i rządzić będę z Nim, kiedy będę gościem na weselu Pana.